premierze, a teraz głos zabierze pani poseł Małgorzata Wasserman. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, stajemy tutaj wraz z moimi bliskimi rodzinami, nie tylko jako politycy, stajemy tutaj co miesiąc, co roku, przede wszystkim jako rodziny. I dla mnie jest rzeczą kompletnie niepojętą to, że w XXI wieku, w środku Europy, my jako bliscy nie możemy przyjść spokojnie i oddać hołdu i pamięci naszym najbliższym, którzy zginęli 10 kwietnia. To jest taki moment, ponieważ to się powtarza, my doskonale wiemy o tym, że to nie są działania przypadkowe. I nasz apel dzisiaj za pomocą mediów jest do całego społeczeństwa, jest do wszystkich ludzi, którzy być może nie zgadzają się z nami politycznie. Przyjdzie czas, mam nadzieję, że ich przekonamy, ale zgadzają się z nami co do jednej rzeczy, że każdy człowiek, który poniósł śmierć, zasługuje na to, aby mógł być odpowiednio upamiętniony. Że każdy bliski, że ja jako córka mojego ojca, którego tutaj 14 lat temu żegnałam na tym placu, który po prostu pewnego dnia wyszedł z domu i nie wrócił na służbie, poleciał z moim prezydentem i pozostałymi osobami po to, żeby cały świat pamiętał, co wydarzyło się w Katyniu. Że ja jako córka mam prawo tutaj przyjść, mam prawo tutaj uklęknąć, położyć wieniec i się pomodlić. Proszę Państwa, za pomocą wszystkich mediów, proszę wszystkich obywateli naszego kraju, pomóżcie nam w każdy możliwy sposób, choćby wielkim potępieniem, potępić tych ludzi, którzy tutaj przychodzą. Ich jest naprawdę niewielka garstka. Oni mają megafon, oni tu nie są przypadkowo, przecież my doskonale o tym wiemy, że to są zawsze te same osoby, my doskonale wiemy, gdzie jest źródło, kto ich wysyła, jak to wygląda. Oni będą to robić, ale to nie znaczy, że my przestaniemy pamiętać. I myślę, że w obliczu śmierci każdy człowiek powinien stanąć po naszej stronie. Zwracam się w tym miejscu do komendanta głównego policji, do komendanta wojewódzkiego tutaj panującego na terenie Mazowsza. Szanowni Państwo, to jest rzecz niebywała i mówię to jako córka, jako prawnik i jako poseł, i jako obrońca oraz pełnomocnik w sprawach karnych. To jest sytuacja niebywała, że przychodzi kilka osób, przynosi ze sobą tabliczkę, na której pisze nieprawdziwe, naruszające dobre imię nie tylko zmarłych, ale również nasze hasła i polska policja pilnuje tego, aby oni mogli tę tabliczkę i ten wieniec tutaj położyć. Ja się odwołam tutaj do społeczeństwa. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że biorę tabliczkę, idę do kogoś, do was na grób, gdzie chcecie się pomodlić na grobie swojej mamy, swojego ojca, swojego dziecka. Kładę tabliczkę, na której piszę coś bardzo obrzydliwego, a policja pilnuje mnie, żebym ja mogła tą tabliczkę położyć, a bliscy, którzy mają tam pochowanego najbliższego, nie mogli tego zdjąć. Panie komendancie, niech pan się zastanowi, co pan robi. Pozwala pan na to, żeby tutaj policja pilnowała tych ludzi, którzy łamią prawo, a jednocześnie pozwala pan na to, żeby polscy policjanci dostali zarzuty za obronę polskiej granicy? Obudźcie się, ludzie, zanim będzie za późno. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy co miesiąc, co rok pomagają nam w tym, abyśmy pamiętali o naszym prezydencie, o naszych bohaterach, którzy zginęli na służbie. Dziękuję bardzo.